Odnowione i wyremontowane pokoje, nowe łazienki, świetlica i kuchnia – to wszystko poprawi komfort pobytu osób bezdomnych korzystających z placówki przy ulicy Słonecznej w Dębicy. Budynek od wielu lat nie był już remontowany, a poprzez pękanie i osuwanie murów stanowił coraz większe zagrożenie dla przebywających w nim ludzi. To jest jeden z najstarszych budynków w Dębicy, który nie był remontowany od podstaw ileś tam lat, bo my jak przejęliśmy go od miasta w 2004 roku, to była tylko taka kosmetyka zrobiona. Natomiast musieliśmy już po pierwsze ten wsyp, który był od ulicy Słonecznej, taki widoczny, usunąć, rozwalić, ponieważ to była pusta przestrzeń pod spodem i powodowała pękanie budynku. Po odkryciu fundamentów od strony Słonecznej okazało się, że nie tylko tam praktycznie fundamentu nie ma też ławy, więc chcąc ten budynek, żeby w ogóle mógł dalej funkcjonować, żeby inspektor nadzoru budowlanego zezwolił na dalsze przebywanie tam ludzi, musieliśmy całkowicie wzmocnić ławy, wzmocnić fundamenty. I teraz będziemy wzmacniać tę skarpę poprzez położenie nowych betonowych krat. Dyrekcja placówki za pieniądze pozyskane ze środków zewnętrznych zamierza także przebudować jedno pomieszczenie i utworzyć w tym miejscu izolatorium w przypadku konieczności opieki nad osobami potrzebującymi, zarażonymi np. wirusem SARS-CoV-2 lub innymi chorobami zakaźnymi. Na ten moment już jesteśmy na dobrym etapie. Zrobiliśmy prace ziemne, wzmocnienie fundamentów, ulanie ław. Częściowo wymalowaliśmy już elewację zewnętrzną i zaczynamy teraz, zależy od warunków atmosferycznych, w środku. Zaczynamy powoli już w środku robić, a na zewnątrz już prawie jest wszystko gotowe. Musimy wymienić wszystkie instalacje elektryczne, musimy zwiększyć ilość gniazdek, bo w pokoju, gdzie przebywa 4-5 osób jedno gniazdko, no to chyba troszkę za mało. Grzejniki wymienić, bo były grzejniki, które czerpały ogromną ilość ciepła, to nas kosztowało. Musimy powymieniać część płytek na ścianach, w łazienkach, bo one po prostu pod wpływem ruchu w budynku to wszystko popękało. Jak podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Marcin Madura, jeden z pracowników nadzorujących remont placówki, obecnie prace są już praktycznie na półmetku. Firma Transkop, którą żeśmy zatrudnili do prac takich typowo, które sami nie możemy wykonać, czyli prace ziemne, usługi ziemne, fundamenty takie, co naprawdę trzeba mieć uprawnienia i trzeba mieć kwalifikacje, żeby to wykonać, żeby to było na długie lata. Która się zajmuje, jest kierownik, który też nadzoruje to wszystko, a resztę takich rzeczy, że tak powiem drobnych, to zatrudnujemy w własnych siłach, żeby wiadomo, ograniczyć koszty. Nie jest jeszcze znany finalny koszt wszystkich prac remontowo-budowlanych, ponieważ w trakcie modernizacji budynku, który przez wiele lat nie był odnawiany, pojawiają się nowe problemy i konieczność rozszerzenia zakresu inwestycji. Wstępnie zakończenie modernizacji i oddanie obiektu zaplanowano na listopad bieżącego roku, aby zdążyć przed okresem zimowym, który jest najtrudniejszy dla osób pozostających bez dachu nad głową. Po remoncie w placówce schronienie będzie mogło znaleźć od 35 do nawet 45 osób.